uwaga profesjonalna scena 3, 2, 1 także moi drodzy jesteśmy oczywiście obecni Mystic oficjalnie dziękuję za hosta a was witam serdecznie na drugim birtkaście. moim gościem jest dzisiaj Marcin Anu Kubicki. Siemanko, siemanko um, mówiłem parokrotnie ale jakby tutaj należałoby przypomnieć, będziemy ogólnie mówili o jakby tworzeniu, czy właściwie samej karierze proplayera. Tak jakby tutaj nie będziemy odnosić się do konkretnego poziomu rozgrywkowego, po prostu tutaj z Marcinem będę rozmawiał o tym, właśnie, jak to jest być proplayerem, esportowcem, o tym, jaka, czy jest jakaś różnica między tymi dwiema rzeczami, oczywiście też porozmawiamy. Ale ogólnie na początek taka tradycja. Marcin, jakbyś miał powiedzieć kilka słów o sobie, co robisz, skąd pochodzisz. A skąd pochodzę? No w sensie. No z Polski, co nie? Ale teraz tak na poważnie. W sumie stałem się taki bardziej znany w pompa team, myślę. Wcześniej też coś tam na scenie się pojawiałem w innych drużynkach, ale no nie było to jakieś takie mega, jakby to ująć, no... Prestiżowe? Dokładnie tak. Dzięki, dzięki. No i od tamtego czasu myślę, że stałem się tak w miarę miarę bardziej znany na polskiej scenie. Mhm. Um, ogólnie rzecz biorąc, myślę, że to jest dobry, dobry punkt wyjściowy. Jakby chciałbym Ciebie spytać o to, jak zaczęła się, od czego się w ogóle zaczęła Twoja przygoda z eSportem? Jak wyglądały właśnie te pierwsze kroki, tak, jeżeli chodzi o rozpoczęcie kariery e-sportowej? Okej, okay. w sumie nie wiem, co uznać za początek kariery sportowej, ale może. Znaczy, może inaczej, kiedy, uważ... kiedy uważasz, że to się zaczęło? Tak, i zaczęło się rozwijać w coś więcej, O, może bardziej w tym kierunku? A myślę, że zakwalifikowanie się do tureckiego LCS-a to był taki kamień milowy, jeżeli chodzi o moją karierę. Od tamtej pory zobaczyłem, że na tym można po prostu nieźle zarobić, i, I w sumie poszedłem w to, Olin. Mhm. Czy, coś, czy coś pamiętasz jako taki właśnie punkt zwrotny? Czy coś miało największy wpływ na to, że podjąłeś w ogóle decyzję o zostaniu esportowcem? Mówimy o mistrzostwach, ale tak bardziej szukam jakiegoś konkretnego, o może powodu, motywu, że chciałeś zostać tym sportowcem hmm, Wiesz co? Po prostu to jest tak, że. No lubię klikać sobie w gierki, co nie? Mhm. I. i... To jest główny powód. Sprawia mi to mega dużą przyjemność, a zwłaszcza wygrywanie, co ostatnio raczej się nie zdarza. Aczkolwiek <gry> myślę, że jeszcze przyjdzie ten czas. Czy właściwie, powiedział, właściwie powiedziałbyś, że jesteś na, na początku, w środku kariery. Jak, jakby, jakby jaka jest Twoja perspektywa, jeżeli chodzi o to, co właśnie w tym momencie rozwijasz? Początek to na pewno nie jest. Bardziej, no, już bardziej środek. Do końca jeszcze daleko, także. Znaczy, jeszcze trochę musimy poczekać. Czy jest coś szczególnego, co pamiętasz z początku twojej kariery? Coś takiego, co ci zostało w pamięci? Co mi zostało w pamięci? A, no, 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 no pamiętam, była taka ten akcja, że Wodziak mnie kiedyś wyzywał na solki, nie wiem, czy kojarzysz Wodziaka. Kojarzy. Spotkaliśmy się w jakimś hotelu i chciałem go przez okno wyrzucić. <laughs> Rozumiem, że na chęciach się skończyło. Tak, tak, na szczęście. Wodziak, wodziak cały. Kiedy to było? O kurde, nie wiem, miałem chyba wtedy 17 lat. Bo ja pamiętam, że na Wodziaka jeszcze grałem w Pokaże Polski, czyli jeszcze wtedy ewentualnie nie wyleciał przez okno. <laughs> nie, serio, to naprawdę chyba było z 5 lat temu, coś takiego. A czemu go chciałeś wrzucić przez okno? No bardzo toksyczny był wobec mnie na, na stole kolejce, okay. prawda? A takich rzeczy się raczej nie zapomina. Czyli to raczej miała być próba wyjaśnienia, wyrównania rachunków. <laughs> Dokładnie tak. E, właśnie, bo tak na początku wspomniałem o tym jakby byciu esportowcem czy proplayerem. Czy widzisz jakąś na przykład różnicę między tymi dwoma pojęciami? Czy na przykład byś powiedział, że czujesz się bardziej esportowcem czy bardziej proplayerem? Proplayer a esportowiec? No jak dla mnie to są takie dwa bliskoznaczne słowa, a w sensie określenia. No nie wiem. Nie, dla mnie to jest raczej to samo. Nie, bo nie, wiesz, wiesz co, bo pytam, bo niektórzy właśnie jak się mówi na nich, że są proplayerami, to nie zawsze mówią, że nie są na takim poziomie, żeby nazywać ich proplayerami, więc też wiesz, dlatego też pytam, bo byłem ciekaw twojej perspektywy po prostu jeszcze, jak na to się zapatrujesz. O... Myślę, że proplayer to po prostu osoba, która gra po prostu w jakiś... E ligach masz takie mm -hmm. jakieś profity i tak dalej, co nie? E sportowiec w sumie no, to samo, moim zdaniem. Czyli tak, czy po prostu masz no, no, to tak jakby to, jedno i to samo, do pewnego, no, pewnego dla, mnie, dla mnie tak. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o całą karierę, bo teraz jakby cały czas. Osta, ostatnia drużyna, w której byłeś, to była Wisła płock, ale w, jeżeli patrząc przez pryzmat całej twojej kariery, całej twojej historii hmm. grania, czy był jakiś taki kryzysowy moment w karierze, że stwierdziłeś, że, że byłeś bliski stwierdzenia, że walić to wszystko i rzucam tą całą karierę czy właściwie rozwój jako gracz? Hmm. Kurczę, wiem, że miałem jeden taki moment zawahania, czy na pewno to, to ma sens, ale szybko sobie to wybiłem z głowy. Nie pamiętam w jakim mhm. momencie to było, ale to nie było jakoś chyba całkiem dawno. Myślę, że coś, coś koło roku temu, coś takiego, mm, ale no, finalnie skończyło się tylko na, 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 na złych myślach, co nie? I, i, i po kilku dniach e, zmieniłem zdanie. Mhm. A tak naprawdę, ta znaczy, załóżmy, że na przykład w pewnym momencie, albo może inaczej zapytam, gdzie widziałbyś siebie, jakbyś nie miał być graczem e-sportowym, czy widziałbyś siebie w roli, bo miałeś w zeszłym roku epizod z byciem na analiz desku, jeśli dobrze pamiętam, w zeszłym hmm. roku, czy dwa lata temu? Hmm. Pół roku temu chyba nawet, no, w, zeszłym, w zeszłym roku ogólnie. To, no, tak, 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 na PGA e ostatnio. Czy to byłby na przykład byłoby, e, chciałbyś, żeby to Chciałby się na przykład tym zajmować, gdybyś nie był e, graczem, właśnie też chciałbym zapytać o ten epizod. Jak się czułeś jako analityk na analiz desku? Tak szczerze, w pewnych momentach na pewno się trochę stresowałem tam, mhm. mm, pomimo tego, że no już jednak trochę mam tego, że tak powiem, doświadczenia przed kamerą na scenie, mm, ale i tak dalej było to dla mnie stresujące, bo to było coś zupełnie nowego. Cały czas kamery skierowane na mnie, mówię do a, ponad tysiąca osób, zapewne. A, I w sumie podobało mi się to nawet. Tylko myślę, że na dłuższą metę raczej nie odnalazłbym się w tym, bo no, dykcja i tak dalej u mnie nie są na najwyższym poziomie. Ale jest to coś, na czym można pracować. Myślę, myślę że akurat jeżeli chodzi o wiedzę, to akurat mia miałbyś wiele do powiedzenia na analiz desku. To prawda, ale właśnie no, nie wiem, jakby to było na dłuższą metę. Naprawdę nie wiem. Mhm, ale tak czy owak, no, uznajesz to za bardzo pozytywny epizod. Mhm. Um, jako, jako proplayer, player, jakbyś miał sobie wyznaczyć jakby jakieś takie najważniejsze cele w Twojej karierze, jakbyś, jakiś taki ideał czy cel, do którego dołożysz? co to by było? Jako pro player. Wiesz, co to wygląda tak, że raczej nie mam takich swoich celów jako, jako pro player, żeby dostać się tam jakoś na łorcy i tak dalej, czy, mhm. czy do jakiegoś leca, czy coś takiego. Tylko dla mnie, ja mam bardziej taki live goal, żeby po prostu z tego całego e sportu uzbierać sobie. No całkiem ładną sumkę na, na powiedzmy zakup fajnego mieszkania, samochodu i, i myślę, że to jest mój taki long term life goal póki co. Czy właściwie ktoś, mógł, ktoś mógłby powiedzieć, że to trochę materialistyczne podejście? Mm, Albo raczej ale... finansowo-ekonomiczne, może tak. Ale z drugiej strony myślę, że wielu proplayerów tak robi, jakby nie patrzeć. Wiesz co, myślę, że, że tylko ci, którzy mają po 16-17 lat robią mhm. to z pasji tak totalnie 100%. A, a raczej już, no, nie oszukujmy się, nie należy do. do... Mhm. No dalej jestem młody, ale. No, do nastolatka już, już trochę mi daleko, w sensie, no, no wiesz o co chodzi, co nie? I mhm. raczej muszę inaczej patrzeć na, na, na te perspektywy. Nie, ja, to jak najbardziej oczywiście e, zrozumiałe. E, o to już byłeś pytany jakby raz, ale też chciałbym powtórzyć to pytanie, właśnie, jeżeli chodzi o tą górną alejkę, na której grasz, bo o tym, o tym nie wiem, czy wspomnieliśmy, czy, że grasz na topie, ale tak jakby ktoś mhm. jeszcze tutaj nie, nie wiedział. E, czy jest jakiś top toplaner albo był, bądź jest oczywiście, wzorem do naśladowania? Jeżeli to jest taki, patrzysz na gościa i stwierd stwierdzałeś, bądź stwierdza, że chciałbyś grać tak jak on. Okej, okay, za, za takich moich, że tak powiem młodzieńczych lat a, bardzo dużo czasu spędzałem na streamach Dyrusa i, i Kubona. Na, na mm -hmm. nich się totalnie wzorowałem i próbowałem grać postaciami, którymi oni grają. A, no, no, no i starałem się jakoś kopiować ich playstyle, prawda? A jeżeli chodzi o, o teraz, na kim się wzoruje teraz, w sensie... Mm, Raczej, raczej no, jeżeli chodzi o to, to myślę, że po prostu koreańscy to playnerzy, nie? Mm -hmm. Ich głównie teraz oglądam i, i po prostu staram się wynieść coś z ich uh, gameplayu. Bardziej oglądasz y, extreme, replaye, Czy na czym, się, na czym się głównie wzorujesz? Dużo czasu spędzasz na przykład analizując y, takie właśnie replaye albo właśnie nagrania z gier? Mm, nie, tak szczerze to spędzam na tym bardzo mało czasu, ale mm, jeśli już, to oglądam sobie po prostu mhm. albo jakieś LCK z rana, mhm. a, pff, albo po prostu letco, nie? Wieczorami. No, też właśnie myślę, że wiele osób, jakby też nie patrząc na to z tej perspektywy, ale jakbyś miał opisać taki typowy dzień z życia takiego właśnie gracza profesjonalnego, jak to wygląda w dniu, kiedy masz na przykład scremy, treningi, jak to, jak, jaki jest Twój harmonogram dnia? Masz na przykład dużo, dużo wolnego czasu dla siebie w międzyczasie, czy tak raczej, raczej słabo z tym? Okej, okay. tak szczerze wydaje mi się, że mam naprawdę dużo wolnego czasu. Nawet jeżeli gramy powiedzmy od 15 do 18, od 19 do, 20, sorry, do 22. Mhm. A, to wydaje mi się, że mimo wszystko, no niby jest to 6 godzin przeznaczone na, na jakieś tam screamy, rozmowy i tak dalej, ale pomimo tego, wydaje mi się, że dalej mam dużo czasu w ciągu dnia na robienie tego, co chcę. A, a to, jak wygląda jakiś harmonogram gracza, to wydaje mi się, że każdy inaczej do tego podchodzi. Jedni sobie chcą jeszcze coś w międzyczasie, nie wiem, zrobić na mieście, pójść na siłkę czy coś takiego. A dla mnie to, to wygląda tak, że po prostu od niedawna wstaję sobie codziennie o jakiejś siódmej, ósmej, mm -hmm. klikam solo queue, a no to taki normalny totalnie dzień, jeszcze tam śniadanku jakieś wpadnie, co solo queue, obiad, co nie, <śmiech> <śmiech> screamy i, no, no i tak, to, tak to leci, nie? Mm -hmm. Ale... Jeszcze mm -hmm. a, siłownia do tego, co nie, od czasu do czasu, no, mm -hmm. i tylko tyle w sumie. No, tylko tyle i aż tyle tak naprawdę można byłoby powiedzieć, bo to właściwie też byłem właśnie ciekawy, jak to wygląda z wolnym czasem? Ale mm. jakby już obrałeś to jakby tą ścieżkę pro -playera i jakby na chwilę obecną, nie, nie masz za bardzo, jak z niej zbo zboczyć, jeżeli tak to ujmę. Moje pytanie brzmi: czy jest coś, czego najbardziej żałujesz, yy, obierając drogę pro -playera? Czy jest jakaś rzecz, której ci na przykład brakuje w tym momencie, albo której żałujesz, że nie ma, będąc właśnie tym graczem profesjonalnym? <coughs> Kurde, w sumie? Czy jest coś chcesz w wkurza w byciu proplayerem na przykład? O. Mm, jedynym problemem jest to, że jeżeli, powiedzmy, mam te screamy codziennie z jednym dniem wolnym w tygodniu, to problem jest z tym, żeby spotkać się z dziewczyną, co nie? Mhm. A tak to wszystko totalnie mi pasuje. Znaczy, w sumie, w sumie to śmiesznie brzmi. Najpierw mówisz, że jest dużo czasu wolnego, a potem, że z w sensie... i nie <laughs> Tak, a, ja wiesz, wiem. Co? Chodzi o to, że wiesz. A, powiedzmy, jak się mieszka w innych miastach, co nie, a, to, to już wtedy to jest taki jakby mhm. problem, bo. Bariera. No, 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 ale zawsze pozostaje ten jeden wolny dzień. Chociaż wtedy też wypadałoby jednak pograć sobie troszeczkę solo queue, a jadąc gdzieś, no totalnie cały dzień sobie przekreślasz. No to akurat, akurat byś o, o tym możemy porozmawiać, ale to już po tym, po streamie. podobną sytuację. Yy, czy powiedziałbyś, że jakby droga do bycia prograczem jest pełna wyrzeczeń? Hmm. Wiesz, co wydaje mi się, że normalna praca wstawania o 6 rano to jest więcej wyrzeczeń niż bycie y proplayerem. Czy nie, nie uważasz, żeby to było do, w jakimś stopniu super wymagające? A... Jak dla mnie nie, ale każdy może podchodzić mhm. do tego inaczej, prawda? Mhm. Czy to jest jakby kwestia indywidualnego podejścia? Też jedna kwestia, bo to też jakby poruszaliśmy w, jakby w rozmowach między nami, bo rozmawialiśmy, bo często jakby mówi się o szkole w przypadku właśnie takiej kariery esportowej. Mm -hmm. Większość osób zaczyna w wieku no, 16, 17, 18 lat, to jest ten moment, kiedy jeszcze się kończy liceum. Eee, czy jak wygląda kwestia edukacji, kiedy próbujesz właśnie rozwinąć się esportowo? Jak to wyglądało w Twoim przypadku? Bo pamiętam, że ch mm -hmm. ch chyba w pewnym momencie przerwa przerwałeś edukację, jeśli się nie mylę. Tak, tak, tak. Przerwałem edukację w drugiej klasie technikum, mhm. żeby właśnie pojechać sobie do Turcji. Ale tak naprawdę mógłbym dalej łączyć edukację ze sportem, jeżeli grałbym w Polsce. To, mhm. nie wiem, na przykład Pyrka tak robi. Mhm. Nie wiem, czy wszyscy kojarzą Pyrkę, Saporty z Wisły Płock, po prostu on normalnie ma szkołę dzienną. I jak jeszcze graliśmy Screamy właśnie w Wiśle, to wyglądało tak, że po prostu w tygodniu czasami mogliśmy grać jedynie od 19. Ale to jest zupełnie wystarczające, jeżeli chodzi o, o polską scenę, żeby grać sobie Screamy 5 mhm. razy w tygodniu od 19 i powiedzmy tam w weekendy 15-19. I to jest totalnie fajne. Także. Wydaje mi się, że nie ma żadnego problemu, żeby to połączyć. Okay. A, zaznaczyłe, A zaznaczyłeś się jak, jak na polską scenę? Czyli jakby w przypadku innych scen, jakby bardziej może nieprofesjonalnych, ale w innych regionów, nie wystarczyłoby to, żeby się utrzymać jakby w topce? Coś, hmm. w sensie, wydaje mi się, że, że jeżeli chodzi o takie stricte top 1. Jeden... Mm -hmm. To jednak może być lekką przeszkodą, prawda? Ale jeżeli chodzi o takie trzymanie się w środku tabeli, to to jest kompletnie fajne. A, a co do innych regionów, to bardziej chodziło mi o o jakieś drużyny aspirujące do EU Masters lub, mhm. lub no, stricte ten lec, co nie? Wtedy to już trzeba kompletnie full time w to iść. Mhm. Właśnie wspomniałeś o Turcji, co, co spowodowało, co, co cię zmotywowało, żeby właśnie spróbować jakby rozpocząć tę swoją przygodę jakby w, no, w tureckiej lidze, <trym> tak? Bo to wtedy były też czasy, kiedy turecka liga się dopiero zaczynała kształtować w ogóle. Scena sportowa w Turcji tak naprawdę. Co mnie do tego zmotywowało? Wiesz co? Pięciocyfrowa kwota. <trym> Czyli wracamy do kwestii finansowych. Dokładnie tak. Ale ogólnie jak wspominasz sam okres w ten treningu właściwie, czy właściwie tej kariery w Turcji? A, co, poziom wtedy w tej Turcji był kompletnym dnem. Coachowie to samo. Nasz coach. W sensie chodzi mi o, o pierwszą drużynę, w której grałem. Coach pełnił funkcję zmywania naczyń w gaming house. A, Tłumaczenia z angielskiego na turecki, ziomkom, którzy nie, roz nie rozumieli, no i kompletnie zrobiłem to tylko i wyłącznie. W sensie na początku miałem nadzieję, że to mi się pomoże rozwinąć jakoś jako gracz, co nie, mhm. ale <grybujesz> prawda jest taka, że koniec końców pojechałem tam tylko dla pieniędzy. Mhm. Uh... Wiesz, wspominasz o trenerze, który pełni rolę zmywarki. Ja znam trenera, który był w Turcji i pełnił rolę patostreamera no, na przykład w międzyczasowych chwilach. także... Byłem w tym samym czasie w Turcji, właśnie. Także pozdrawiamy, po pozdrawiamy Mateusza. Jeżeli kiedykolwiek, to ten przesłucha. A właśnie, a propos niego, była kiedyś sytuacja, że mhm. pisał na mnie dziwne rzeczy w internecie. Mhm. Takie dosyć obraźliwe. I później spotkaliśmy się na PGA, podszedł do mnie. Gdzieś na boczek mnie zabrał i zaczął przepraszać. A to miło z jego a, strony a, akurat. Taka anegdotka tylko. <laughs> Nie, tak, myślę, że o bardzo dużo osób pamięta, szczególnie z czasów... Jezu, kiedy to było? Sezon trzeci, czwarty, piąty, gdzieś ten okres chyba to był taki... No, Stare dzieje. Możliwe, że coś takiego. Ale tak, chodzi o Kicę, o o tej gwoli ścisłości. Tej... Kiedyś pracował jako analityk, coach właściwie dla Memu, też swego czasu, a potem... Potem Turcja weszła, a później już słuch zaginął o Mateuszu, ale to jest inna historia. Eee, w... Co wy... właśnie. Jeszcze zatrzymajmy się na chwilę przy tej Turcji, bo tak naprawdę moment, w którym grałeś tam, był taki troszeczkę niebezpieczny do w ogóle rozwijania kariery w Turcji, bo to był czas e, stanu wojennego w Turcji. I pamiętam, że opowiadałeś, opowiadałeś jakąś historię. To jest, nie pamiętam dokładnie, jak ona szła, że e, chodziłeś do kafejek internetowych czy trenowałeś, a w międzyczasie na ulicach czołgi jeździły. To trochę wiesz, brzmi, co, to to trochę to brzmi już... jak taka gruba historia. To było już za. za... Drugim razem, kiedy poleciałem do Turcji, w zasadzie za trzecim, bo pierwszy raz to było Challenger Series, później LCS i, mhm. i później drugi raz LCS. No, czyli to, był, to za trzecim razem było. A, w, wiesz co, to było tak, że po prostu w GH sobie siedzieliśmy a, i coś tam Turcy zaczęli rozmawiać tak w dziwny sposób, co nie tacy jacyś spanikowani i tak dalej, nie czaiłem mhm. o co chodzi. I no, chwilę później powiedzieli, w sensie wyjaśnili całą sytuację, co się dzieje. A, I po jakimś czasie było słychać po prostu strzały z centrum miasta czy coś. A to nie, nie, A... jestem, nie jestem teraz pewien, czym mylę sytuację, ale to Cinkrof chyba kiedyś streamował właśnie z Gaming House'u. Nie jestem. Nie, nie, nie wy nie byliście o... razem w Drużynie. Jeśli ten, ten, nie, 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 nie. To pamiętam, że Cinkrof właśnie streamował z Gaming House'u w Turcji i akurat strzały było słychać w tym samym. W tym, w tym, w ten, gdzieś tam w tle. I jeszcze była taka sytuacja z czołgiem, po prostu jechał sobie po ulicy, co nie, koło nas. I jeszcze następnego dnia, nie wiem w sumie, czy takie rzeczy można na streamie mówić, można. czy nie, ale no po prostu następnego dnia było, że ten. W sensie był, jest taki most tam w tej dzielnicy, w której mieszkaliśmy, mhm. i on chyba łączy powiedzmy azjatycką. Z i, i Europejską. Chyba tak to jest jakoś. I, i, I były jakieś zdjęcia z tego mostu, że komuś tam głowę odcięli i tak dalej, a Nie. to całkiem niedaleko nas było. A już chciałem, chciałem następne pytanie zadać, czy pamiętasz coś, coś szczególnego z okresu, jakby w Turcji, a to myślę, że właśnie odpowiedziałeś na <laughs> <o> to pytanie. <laughs> chyba tak. <laughs> A coś z takich właśnie pozytywniejszych rzeczy, jeżeli chodzi o Turcję, bo tak cały czas mówisz o tym właśnie, że taki trochę downgrade zaliczyłeś, jeżeli chodzi o umiejętności, a pomijając też aspekty finansowe, jakby, czy coś, coś, coś pozytywnego jakby było z tego okresu? Pewnie, dobre jedzonko mieli. Kebaby? <laughs> nie, wiesz co, właśnie mm, mówi się, że Turcja, kebaby i tak dalej, ale tych kebabów akurat prawie wcale tam nie jadłem. Czy to jest taki Tra trochę, trochę taki ten? To towar zagraniczny, eksportowy. Mm, raczej tak. Mhm. E, tak już troszeczkę, może nie zostając przy temacie Turcji, ale wracając też na tych tematów eksportowych, co według Ciebie decyduje, że zawodnik, gracz wchodzi na profesjonalny poziom? Czy są jakieś takie szczególne aspekty czy cechy, które powodują, że on akurat zostaje tym proplayerem? Hmm. Hmm. <laughs> W sumie to, to, to nie wiem, co może o tym decydować. Raczej umiejętności, chyba że chodzi o, o aspekt, kiedy ktoś się staje tym proplayerem, mm -hmm. kiedy można go nazwać proplayerem. Czy to, to, to bardziej o to chodzi, czy. Bardziej w tym kierunku, może tak a, w tym no kierunku. To, to myślę, że staje się proplayerem wtedy, kiedy podpisze kontrakt na, mm -hmm. na, z normalnym wynagrodzeniem, co nie. A czy to bardziej uczczę? Myślisz, że to bardziej takie szczęścia, żeby ktoś cię zauważył? Czy faktycznie można by powiedzieć, że w 100% umiejętności, jeżeli grasz dobrze, to zauważą cię i zasłużysz na tą szansę? Wydaje mi się, że jeżeli ktoś naprawdę gra dobrze, utrzymuje się wysoko w Challengerze, nawet pomimo braku żadnych, pomimo totalnym braku. A znajomości, to i tak zostanie prędzej czy później zauważony i, mhm. i ktoś sobie weźmie takiego young talenta do teamku, co nie? Mhm. Wspominałeś o, wspominaliśmy o twoim epizodzie jako analityk, tam mówiłeś o tym, że właśnie był stres i tak dalej, a jak to wygląda w przypadku LANów? Bo tutaj chciałbym też wrócić do tematu twoich pierwszych LANów, pierwszych turniejów, mhm. z który, na, na które zacząłeś jeździć. Jakie uczucia ci towarzyszyły i jak to się ma do tego, co jest obecnie? to teraz to jest totalnie na chillku, co nie. Mogę jakieś głupie rzeczy przed kamerami robić bez żadnego zawahania, czy, 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 czy stresu, czy czegokolwiek. Na samym początku, no, kiedy było mi to jeszcze zupełnie obce, raczej czułem taki no, spory stres z tym związany, i, i, i no, nie było to komfortowe, jeżeli hmm. występowałem. Przed kamerami po raz pierwszy, czy drugi, czy trzeci, ale z czasem. A, z czasem po prostu przywykłem do tego. Mhm. A jakiś taki szczególny lan, który zapadł ci w pamięć, jeżeli chodzi o, nie wiem, klimat, czy w ogóle po prostu zapadł ci w pamięć z jakiegoś powodu. O... Wiesz co, Wszyst wszystkie na swój sposób. Były wyjątkowe, co nie? I, I wszystkie jako tak. W sensie, no nie wszystkie, bo. No wszystkich nie pamiętam, co nie? To chyba normalne, bo sporo tego no, było. Ciężko ale... Zapamiętać. Ale jakoś w żadnym nic takiego mega szczególnego nie było, wszystkie były ok. A tutaj azem, ten azem wymienia omen w Pradze. Jestem ciekaw, dlaczego akurat ten turniej. O takich wolę nie pamiętać. <noise> A właściwie dlaczego? Co to jakby. Pod jakim? Jak już tak, zatrzymajmy się na chwilę. Dlaczego jakby wolisz nie pamiętać tego turnieju? Okej, okay. przyjeżdżasz sobie na lana, siadasz mhm. na stanowisko. Tam były opóźnienia duże z tego co Tak, strony. tak, tak, ale już ki z tymi opóźnieniami, to do tego każdy jest, jest przyzwyczajony, co nie? Siadasz sobie na stanowisko, zaczynacie grę, nie działa ci mikrofon, nie działają ci słuchawki. Mówisz to organizatorom, przynoszą ci nowe, znowu nie działa mikrofon, znowu nie działają słuchawki. No jakaś bada komputera, co nie? Co teraz robić? No nic, grajcie tak. No, no to, to, trochę, to trochę brzmi jak taki żart najgorszego sortu. <gors theory> Niestety, to nie jest żart. Allceu. Ale więcej chyba było tych lanów, na których faktycznie organizacja była dobra i wszystko działało i faktycznie miałeś przyjemność z tego, że zagrałeś w tym turnieju. Mm. Tak, zdecydowana większość. All報導. To jest też moment, w którym wam przypominam, że oznaczając mnie możecie teraz zadawać jakieś pytanie, które ja potem oczywiście przeczytam Anonowi. Anną, An no. Anną, no. Tak, trochę ten, dziwnie się to zmienia, więc jeżeli macie jakieś pytanie do Marcina, to oczywiście walcie śmiało, zapytam na, yy, na koniec. Pytaliśmy o lany, ale jeszcze nie pytałem cię, bo właściwie to dla kogoś, kto zagrał jakby dużo lanów, to jest jakby normalna sprawa, albo jakby atmosfera na lanach. Jaka jest różnica względem grania online? Bo dla ciebie to jest oczywiście, to jest na swój sposób oczywisty, ale dla kogoś kto nigdy nie grał. To może być no, już zupełnie inna kwestia. Wiesz co? Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że, że możesz spotkać się z drużynką po prostu, jeżeli jesteście jeszcze dobrymi ziomeczkami, to naprawdę mega przyjemnie spędza się czas i myślę, że to jest takie, takie super. No i oczywiście zupełnie inaczej gra się online i offline, prawda? Online raczej jesteś w takiej strefie swojego komfortu, że nikt na ciebie nie patrzy, nikt nie patrzy na twoje ręce, nie wiem, możesz sobie podłubać w nosie, czy coś, mm -hmm. jeśli musisz, a jak już grasz na tym LANie, to raczej trzeba... No, w sensie dla niektórych myślę, że to jest całkiem w sensie bez różnicy, że czują się i tak dobrze, w sensie i offline, i online, ja tak mam, że, że jest mi to totalnie bez różnicy, ale myślę, że u niektórych to może powodować stres, przez który mm -hmm. Przez który po prostu grają gorzej. W sensie na pewno tak jest. Ja też tak miałem i wątpię, żeby, żeby ktoś tego nie przechodził też. Uh, ale no, jeżeli chodzi o, o właśnie offline, online, to raczej w większości gra się lepiej w domach, prawda? Bo mm -hmm. akurat no, jesteś przyzwyczajony do, 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 do wszystkiego, a tak to po prostu no na nowo, musisz się przyzwyczaić do nowego biurka, takie jakby w sensie, czy czegoś tam i... Wszystko, i... wszystkie wtedy, ustawienia, tak, konfiguracje. Tak. Mhm. I wtedy może to być dla kogoś kłopotem. Mhm, bo na przykład y, słyszałem o przypadkach, gdzie na przykład niektórzy zawodnicy nie są w stanie zagrać bez własnej klawiatury i myszki. Znam nawet przypadki, gdzie niektórzy kupują sobie po kilka sztuk tej samej klawiatury czy myszki. Y, nie, nie pamiętam, czy to teraz... Connective albo raindrop, który któryś z nich chyba mi to kiedyś opowiadał, że ma po kilka, ten, po kilka sztuk, właśnie myszek czy klawiatur, i oni mają to zawsze na wypadek, gdyby jedne się zepsuły, to oni zawsze będą mieli drugą, i jakby się ta kolejna zepsuła, to kolejną sobie wezmą. Wiesz co, ja na pewno jeżeli gdzieś na lanie musiałbym grać nie na swoim sprzęcie, to jestem w 100% przekonany, że, że no nie zagrałbym na 100%, bo jednak mhm. Jednak to robi różnicę. Już nieważne, czy to jest klawiatura za 5 zł, czy 5 milionów, to totalnie nie ma znaczenia. Tylko bardziej chodzi o, o to, że przyzwyczajasz się do sprzętu, co nie? Wiesz, mm -hmm. gdzie, no tak. w, wiesz jakie ma rozłożenie klawiszy i tak dalej, i tak dalej. Ale częściej zdarzają się turnieje, gdzie możesz korzystać ze własnego setupu, czy raczej częściej to są turnieje, gdzie hmm. masz z góry ze względu na sponsorów, etc. narzucone właśnie sprzęty. To teraz opcji. już w 99% przypadków raczej gra się na swoim sprzęcie. Nie, mhm. ja, to to akurat myślę, że no, oczywiście, że bardzo jest pozytywne. Rozmawiano o jakby karierze proplayera, powiedzieliśmy o Turcji, a też yy, niedawno zaczęłeś streamować właściwie. No, już trochę, trochę częściej, o może tak to ujmę. Mm -hmm. Jakie masz przemyślenia na temat streamowania? Jakby pierwsze, pierwsze takie myśli, które przyszły ci do głowy, jak zacząłeś się bardziej wdrażać w streamowanie? Wiesz, co na pewno dużo gorzej gram na streamie niż, mhm. niż normalnie. N nie wiem, czym to jest spowodowane, ale, ale tak jest. I po prostu zauważyłem to. W momencie, gdy na streamie przegrałem chyba 7 gier z rzędu, totalnie intując, wyłączyłem stream i 15 minut później nagle zacząłem wszystkich kopać, co nie? I, i to mi dało do myślenia, że, że no, muszę coś z tym zrobić. W sensie, nie wiem kompletnie, czemu tak mam, bo nie stresuję się tym ani nic. Nie, nie wiem, czemu tak jest. Totalnie nie wiem, czemu tak jest. Może kwestia Jak... podzielności uwagi, nie? Właśnie wydaje mi się, że może być przez to, że. Że właśnie bardzo dużo uwagi poświęcam na czytanie czatu podczas gry i, mhm. i to jest takim elementem, który może mnie bardzo mocno rozpraszać i przez to właśnie no, idzie tak, jak idzie na tym streamie. Czyli tak, nie wiem, jakbyś chciał climbować, to raczej nie robiłbyś tego na streamie. Mm, raczej bez streama. W sensie myślę, że wszystko jest do ogarnięcia jakoś i. I znowu spróbuję jakoś a, mhm. streamować, z tym, że m, będę raczej podczas gry mniej, mniej czasu poświęcał na czytanie czatu, a więcej mhm. na, na jednak e, mhm. klikanie w myszkę, klawiaturę. A z takich przemyśleń, tak już abstrahując od gry, ale z takich przemyśleń dotyczących jakby samego streamowania? Myślisz, że na przykład mógłbyś być streamerem na pełen, na, na pełen etat, gdyby nie, gdyby nie właśnie <laughs> kariera profesjonalnego gracza? Wydaje mi się, że nie. Nie sądzę, żeby, żeby moje streamy miały jakiś taki czynnik, który, który przyciąga dużo osób. W sensie raczej jak streamuję, to staram się streamować stricte gameplay. I wydaje mi się, że to nie jest ciekawsze dla takiego szerszego grona. Wydaje mi się, że właśnie widownia w Polsce lubi po prostu pajacerkę. A w tym raczej nie odnajduje się na streamie. Czyli raczej konkretne granie, konkretny stream z, z gier na wysokim poziomie. To jest raczej coś, co. To jest, to, jest, to jest kierunek, w którym na przykład chciałbyś, żeby te streamy wyglądały, czy może już jakieś tak, 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 dokładnie hmm. tak. Tylko właśnie problem jest taki, że one teoretycznie powinny być na wysokim poziomie, ale w praktyce właśnie dużo gorzej gram na tym streamie i nie wiem, co z tym zrobić. W sensie wiem, wiem co z tym zrobić, ale nie, nie wiem wprzywię. czy to się uda. Nie, 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 w sensie no po prostu, tak jak mówiłem, mniej, mniej uwagi. Poświęcać na czatce, nie? Mhm. Ale. Będzie okej. Okay. Właśnie wspomniałeś o tym, że ludzie w Polsce lubią pajacerkę, a nie uważasz, że to też jest jakby kwestia poza polską. Na przykład dajmy na to, nie wiem, czy pamiętasz, Tyler One kiedyś organizował własne mistrzostwa. I to było takie trochę półprofesjonalne półpajacerkę, ale widownie miał naprawdę świetną przy tym. On chyba przebił bodajże w ogóle LCS, LAC. Uważasz, że, Wiesz... że to jest charakterystyczne dla Polski właśnie tak. Może popularność pajacerki? Nie, nie, nie wiem, jak to określić. ale ja myślę, że to jest akurat blisko, blisko znaczne określenie. Kurczę, wiesz co, w sumie to nie jestem pewien, czy to, czy to tylko w Polsce jest takie zjawisko, ale w sumie, w sumie raczej nie. Mhm. Raczej za granicą jest tak samo, może nie na taką skalę. Eee, ale myślę, że, 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 że jest podobnie w sumie. No bo na przykład. Na przykład, jakby daleko nie szukając przykładów na polskim podwórku, u nas na przykład mamy Pajaloka, tak, który ma te swoje streamy z gotowania, czy in Nie wiem, czy jakby znasz samą osobę Pajaloka. Widziałem jakiś jeden stream z tego, jakieś shoty dziwne, ale mm. ogólnie nie za bardzo wiem. Mm -hmm no czym się zajmuje uh, mhm. ten ziomek. Ale jak, no, no właśnie patrząc przez pryzmat polskiego podwórka można zauważyć, nie, że takie streamy e, in real, czy właśnie takie streamy pajacerskie, one przyciągają rzesze ludzi. No, tak naprawdę, czy nawet Sajo, nawet żeby daleko, niedaleko, nie szukając, to są streamy, które gromadzą po kilka, kilkanaście no, tysięcy ludzi. Mhm. W sensie ja nie jestem fanem spędzania czasu na streamach, także moja mhm. Wiedza w tym temacie nie jest mhm. jakaś obszerna, więc, więc ciężko mi cokolwiek takiego sensownego powiedzieć na ten temat. Mhm. Czy patrząc przez. Już wrócimy, troszeczkę, zejdziemy z tego jakby trochę tematu streamowania, wrócimy też tutaj do profesjonalnych e, e, igrzysk, rozgrywek, jeżeli tak to można określić. E, to jest pytanie, które właściwie zastanawiałem się, czy tobie zadać, ale co myślisz o tym, żeby e-sport był na Olimpiadzie? Jakby jeżeli chodzi o ten temat, to właśnie <grym> Komitet y, Olimpijski pracuje nad tym, żeby e-sport pojawił się w jakiejkolwiek formule na Igrzyskach Olimpijskich. Jestem ciekaw, jakie są twoje przemyślenia na ten temat. Czy powiedź, to powinien być sport, czy nie powinien? Okej, okay, jeśli mam być szczery, mhm. jest mi to tak bardzo obojętne, naprawdę <grym> totalnie whatever mi to... Nie mam zdania kompletnie. Nie. Czemu ma mi zależeć, żeby e-sport był uznany jako sport? W sensie mm -hmm. nic mi do tego, co nie? Wydaje mi się, że bardziej mm, to boli te osoby, które zajmują się tym normalnym sportem, nie sportem, że, że ktoś nazwie jakiegoś grubasa siedzącego przed komputerem sportowcem, co nie? Więc... Ale to też taki stereotyp jakby z tym właśnie tą osobą, która siedzi przed komputerem i niszczy swoje życie <śmiech> grając <laughs> w gierki. No dobra. Czy znaczy nie no, bo teraz jakby też to też o to chciałem zahaczyć właśnie, że jakby będąc graczem też często musisz się stosować do jakby różnych rygorów, tak? Dieta, czy właśnie ćwiczenia i tak dalej, bo też nie możesz sobie pozwolić na to, żeby po prostu fizycznie też czuć się źle grając po prostu w gry komputerowe. Mm, to fakt akurat. mhm. mhm. Tutaj tak oczywiście przypominam, że możecie zadawać pytania do Marcina, także oczywiście piszcie na czacie, oznaczajcie akurat, czy Marcin ogoli się na żywo na streamie, to raczej nie, nie wiem, czy jest sens go pytać. No, tak ja akurat się nie zrobię tego. Tak, akurat tutaj była dyskusja dla tych, co oczywiście siedzą na Twitterze dzisiaj Marcin właśnie zapytał o to, czy jest jakiś taki sposób, żeby sobie na spokojnie na, na zero ogolić sobie głowę, to kolega mu dał wszystkie rady, wytłumaczył co i jak. Po czym po pół godzinie konwersacji właściwie okazało się, że koledze nie chodziło o głowę i stwierdził, że on w tym momencie zmywa się z konwersacji, więc ja no nie wiem, o jaką część mu chodziło i chyba nie chcę wiedzieć. Sądzę, że o twarz. Tak, ale myśl, tak, myślę, że my, my, myślę, że mogło chodzić o twarz. E, teraz tak rozmawiamy cały czas, tak, tak trochę krążymy wokół tych lig profesjonalnych. Mm -hmm. e, pierwszy... Mecz, czy właściwie pierwszy sezon, w którym byłeś w Ultralidze. Jakby, co sądzisz o samej inicjatywie, jeżeli chodzi o polskie podwórko? Do tej pory miałeś albo turnieje organizowane przez Fantasy Expo, albo właśnie ESL. I teraz nagle wchodzi Ultraliga. Jakby, co sądzisz o tej samej inicjatywie? Jakie są twoje przemyślenia na temat tej serii? Wiesz co, wydaje mi się, że polska scena bardzo czegoś takiego potrzebowała. Potrzebowaliśmy ligi, w sensie mieliśmy już jakieś turnieje i tak dalej. Mhm. Ale wydaje mi się, że takie turnieje raz na trzy miesiące, tak jak było, że bo było tak, że do roku były dwa razy Mistrzostwa Polski i dwa razy Puchar Polski mhm. i chyba jeszcze FEDS tam w międzyczasie, w sensie Polska Liga Esportowa, z tym, że a, co do tej Polskiej Ligi Esportowej, osobiście grając te mecze, które nie były playoffami jeszcze, po prostu. Regular season, nie wiem, jak to nazwać. W sensie. No Split właściwie, nie, nie no, wiem. No, co, coś, coś takiego. Po mhm. prostu totalnie nie czułem żadnego hype'u grając z tą polską ligę. To było dla mnie takie. No nie wiem, właściwie po co ja to gram, co nie? Dla pieniędzy, żeby, żeby no, zarobić. No teoretycznie tak, ale w praktyce to tak nie wyglądało. Po prostu. Nie wiem, to w ogóle nie było jakoś wyhypowane, wydaje mhm. mi się, to było takie whatever, co nie? A ta Ultraliga wprowadziła na polską scenę taki totalny hype na, mhm. właśnie na, na ten e-sport i w się sensie już wcześniej był jakiś hype na e -sport, ale, ale Ultraliga wzniosła to na taki totalnie next level i, i, i właśnie od y, czasu, kiedy pojawił się Sezon Zero tak, Totalnie się zmotywowałem do do, do tak. grania jeszcze, jeszcze więcej, jeszcze mhm. po prostu, żeby stawać się lepszym i rywalizować sobie w tej lidze. Czyli właściwie ultra można powiedzieć, że ultra udało się zbudować coś, czego uda nie udało się zbudować Fantazy Expo, czyli takiej otoczki, takiej właśnie tej sportowej, takiego hypu, takiego właśnie faktycznie, takiej kompetywności. Chyba to jest słowo, którego szukamy tutaj. No, w sumie to tak. Właśnie nie, nie, nie wiem, jaka była różnica między. W sumie. W sensie. Jakby to wytłumaczyć? Właśnie Ultraliga sama w sobie. A, tak jakby jakoś dba o tych graczy. W sensie wchodzi w interakcję z nimi na Twitterze, też po prostu. Jakiś hype na nich nakręca, co nie. Mhm. A, a jeżeli chodzi właśnie o polską ligę, to. Nie wiem, totalnie nie czułem mhm. w ogóle tej polskiej ligi w social mediach, a... bo to jeszcze niby nie, by nie była era Twittera w Polsce, bo teraz już powoli wydaje mi się, że ten Twitter staje się mega popularny, tak swoją drogą. Mhm. A... To jakoś, no, po prostu nie budowali tego hype'u na social mediach i, i po prostu przez to to nie było takie, aż nie było takiego oparcia na to. Ale jednak długo się reklamowali jako inicjatywa z największą pulą nagród, jakby nie patrzeć. No, z pulą nagród może tak, co nie? Każdy, każdy myślę, że z chęcią przytuli 46 tysięcy za pierwsze miejsce. Ale pamiętam e, swoją drogą, jak jeszcze chyba właśnie tam coś robiłem przy Polskiej Lidze Sportowej. Był epizod, gdzie oni chyba na trzy dni przed jakimś turniejem, oni dopiero zapowiedzieli dni i godziny. Ja pamiętam, że e, na czacie byłeś bardzo wkurzony właśnie o to, że oni tam przełożyli te terminy, aż wyszedłeś z konwersacji. Często się zdarzają właśnie o, takie to Było raczej chyba coś takiego, że mieliśmy grać od jakiejś ósmej czy dziewiątej rano do, 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 do nocy. Chyba taka akcja była właśnie z polską ligą i kompletnie wyśmiałem ich. W sensie wiadomo, można teraz to porównać do tego, że no nie wiem, no, mój stary chodzi do, ten, do pracy w kopalni i tak mhm. dalej i nie narzeka, ale no dobra, jeżeli. jeżeli Chcą mieć, powiedzmy, ligę na najwyższym poziomie, to, to średnie, żeby ktoś grał przez 10 godzin. No, wiadomo. On stop. I myślę, że te ostatnie mecze już byłyby takie kompletnie od niechcenia. No, wiadomo, profesjonalny gracz musi cały czas się pokazywać dobrze, no dobra, ale po, po x godzinach to już to nie działa tak no, samo. No, po byciu na nogach od rana do wieczora to jest zupełnie inny temat, mi się wydaje. Dokładnie tak. Teraz, moi drodzy, tak jak mówię, tutaj teraz tak patrzę jeszcze na wasze e, pytania oczywiście, o, ale to na razie, o, kiedy, na, kiedy będzie na streamie Rumble, to ewentualnie to ew, takie bonusowe, <grymSpace> rozgrzewkowe pytanie do ciebie, Marcin. Może jutro, może jutro. Ja się zastanawiam, skąd ten Rumble nagle ten, nagle Zobaczy! Rumble wyszedł. Był taki stream, w sensie przez dwa albo trzy dni streamowania cały czas gadałem o ramblu. Że o, tutaj Rumble byłby dobry, o, muszę przećwiczyć ten meczup ramblem, a zagrałbym sobie ramblem. No, no, tak no, tak wyglądały peak. moje streamy. Dokładnie tak. Za nami, moi drodzy, 45 minut podcastu, oczywiście przypominam po raz kolejny, że możecie zadawać pytania, te pytania oczywiście e, przeczytam, dla tych, co dopiero przyszli, jakby mówimy o rozwoju kariery e ale też nie tylko, zahaczamy jakby o tematy tutaj poboczne, także tutaj no, nie staramy się nie skupiać wokół jednego tematu, jeszcze bym biednego Marcina zanudził, Pytaniem cały spokojnie, czas eSport sport także na razie przy tym no myślę że na razie jest całkiem fajnie i przyjemnie. Niemniej to jest coś o, co, o czym rozmawialiśmy prywatnie ale też myślę że warto o to zapytać nie, nie wnikając w szczegóły za bardzo. Będąc graczem czy jesteś w stanie z tego się samodzielnie utrzymać a może tak zapytam. A, na dzień dzisiejszy myślę że bez problemu. Mm. W przeszłości raczej nie było to takie kolorowe. Jak jeszcze nie było żadnych takich profesjonalnych organizacji, to praktycznie pieniądze były tylko i wyłącznie z turniejów. Ale od jakiegoś czasu właśnie pojawiły się te wszelkie organizacje, i zależy jeszcze jakiego kalibru, kalibru graczem się jest, prawda. Jeżeli jest się takim kompletnie nieznanym na scenie, jeszcze. To raczej, ra, raczej nie, ale mhm. jeżeli ktoś ma jakąś markę, powiedzmy, zna swoją wartość i po prostu jest dobry w tym co robi, to, to bez żadnego problemu. Mhm. Yy, wspomina, yy, właściwie. Zatrzymajmy się na chwilę na tej polskiej scenie. Czy jakbyś miał jakby poziomem, jakby uwartościować jakoś polski region, jeżeli chodzi o poziom gry w Lola, tak jako no, ogólnie nawet to określmy, jakbyś miał porównać z innymi regionami, to byś postawił Polskę, Polskę gdzieś w czołówce, czy raczej gdzieś w środku, czy nawet na dole, jakby takiej swoistej tabeli? Wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy jest to totalna czołówka. A... Nie wiem, czy zaliczać do tego wszystkiego Rogue, który nie jest tak w pełni polskim zespołem, ale biorąc pod uwagę, że w drużynie francuskiej chyba nie ma żadnego Francuza, to myślę, że można Rogue do tego zaliczyć <śmiech> również. <śmiech> Także wydaje mi się, że to jest taka totalna czołówka, i mamy dwie ekipy, które są na totalnie wysokim poziomie, właśnie Devil Swan i, <laughs> i Rogue. Mhm. A, które mogą sobie właśnie tam rywalizować na tym EU Masters, i jeszcze pomijając te dwie drużyny, m, mamy również IHG, a, które całkiem nieźle sobie koniec końców radziło, a, czy, czy też PRIDE, które również e, grało całkiem dobrze, i myślę, że te drużyny są tak w stanie. Rywalizować, o ile nie totalnie ograć drużyny z trzecich, czwartych miejsc z innych regionów. Y regionów. Mhm. Wspominasz cały czas o Devil's One i HG, wymieniasz, ale nie wymieniłeś Wisły Płock. Dlaczego? Jakby nie patrzył. Ko tak ko kompletnie jakby... zawiedliśmy. Nie ma co się okłamywać. Ale takie jakby. Wiem, wiem, że to nie może mieć do końca wygodny temat, ale jak myślisz, czego zabrakło Wiśle Płock, żeby być w tej czołówce polskich drużyn? Mówimy oczywiście o Wiśle Płock z obecnego sezonu Ultraligi, który właśnie się zakończył. Zaangaż zaangażowania od niektórych graczy na pewno zabrakło. A, nie, nie, nie każdy brał to na poważnie, tak mi się wydaje. Mhm. Czyli właściwie za 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 zabrakło takiego, no jak sam wspomniałeś, zaangażowania po prostu w sam projekt, jakim była Wisła Płock. No... Mogę powiedzieć po prostu tyle, że nie każdy z tego składu dawał zdawał z siebie 100% i nie, nie, nie każdy przykładał się tak jak powinien do, do treningów i, i. No i tyle. Mhm. Wspomnieliśmy o social mediach, mówiłeś o Twitterze właśnie, który bardzo dobrze się rozwija, cały czas idzie do przodu i może, możemy się chyba oboje zgodzić, już nie pytając o to, że to jest jakby powoli zaczyna być przodujące social media, jeżeli chodzi o polski esport, czy w ogóle o esport tak naprawdę. Czy uważasz, że w tym momencie za profesjonalny zawodnik jest w stanie jakby istnieć bez social mediów, bez tego promowania się w internecie? Wydaje mi się, że naprawdę ciężko o to. W sensie, skąd mają Cię kojarzyć ludzie, jeżeli nie masz social media? Hmm. Tak naprawdę, no okej, okay. jeżeli grasz super dobrze, pokazujesz się gdzieś na jakichś turniejach, ale no nie macie w social mediach, to w sumie skąd ci ludzie mają wiedzieć, kim jesteś, jaki jesteś, i tak dalej. I wydaje mi się, że, że, że trzeba mieć te social media. Mm -hmm. Mówiłeś mi o tym, czy dość, dość tak dosadnie się wyraziłeś na temat Facebooka, że jest to raczej social media, na które nie warto poświęcać czasu. Jakby, jaka jest przewaga Twittera nad Facebookiem, Twoim zdaniem, jeżeli chodzi nawet o tworzenie tych social mediów, czy <laughs> gdzie widzisz plusy? Okej, okay, pierwsza sprawa. Wydaje mi się, że o wiele łatwiej jest to interakcje z fanami na, na Twitterze, bo po prostu a, twoje zasięgi nie są ucinane. Każdy, kto ma to zobaczyć, to, to zobaczy, mhm. napisze jakiś komentarz, zlajkuje to, ty możesz mu odpisać, bo dostajesz powiadomienie za każdym razem, co nie? A na Facebooku od jakiegoś czasu, jak wstawiałem posty, Często zasięgi były trzykrotnie niższe niż liczba followów czy tam lajków na, na, na fanpage'u, nie dostawałem powiadomień, jeżeli ktoś pisze do mnie prywatną wiadomość na, na fanpage właśnie, czy, czy po prostu pisze jakiś komentarz i. No, no nie wiem, totalnie useless jest ta platforma jak dla mnie. W wiadomo, jeżeli ktoś, ktoś ma już mega wypromonowane wypromowanego fanpage'a w stylu coś ponad 10 tysięcy lajków, to wydaje mi się, że dalej warto jest coś tam, mhm. coś tam z tym robić, ale jeżeli ktoś ma, nie wiem, 500, 1000, 2000 lajków, to, to ja bym sobie na jego miejscu odpuścił fanpage. Mhm. A czy ktoś, kto według Ciebie obserwuje bądź chciałby obserwować ogólnie esport, czy nawet polską scenę esportową, jeżeli tak, tak, tak to można określić, to Twitter jest dla niego obowiązkowy, czy raczej opcjonalny? Chcesz o polską scenę? Jeżeli... Tak, no, na Chcesz... przykład polska scena, czy albo nawet o... ogólnie eSport. Wydaje mi się, że jeżeli naprawdę ktoś się tym mega interesuje i chce to obserwować, to właśnie Twitter przede wszystkim. Mhm. Tam dużo więcej się dzieje, jeżeli, jeżeli chodzi o właśnie graczy e sportowych. Mhm. No to jest jak najbardziej zrozumiałe. Moi drodzy, tak, czy chyba najwyższy czas, żeby przytać część z Waszych pytań, które mi tutaj przesłaliście na czacie, bo a, jest ich tutaj całkiem kilka ciekawych. E, pierwsze z nich. E, Tutaj jakby Marcin jest free agentem na chwilę obecną, więc nie wiem, czy to jest stosowne pytanie, ale ja przeczytam, czy Wisła Płock planuje jakieś zmiany, które mają przybliżyć ją do zdobycia pierwszego miejsca w Ultralidze, czy nie widzicie szans na pokonanie teamu w kalibru Roach Academy? A... A... <laughs> e, to jest to właśnie, <laughs> dlatego się zastanawiałem, czy zadać się to pytanie. Właśnie, kurczę, bo... Dużo, dużo rzeczy jeszcze nie wypłynęło, że tak powiem, na światło dzienne. Mm -hmm. mm, ale czy wiem coś o planach Wisły, to Planuję. tak wiem, że, że, że skład ma zostać zmieniony. Tak naprawdę to znam wszystkie roztery polskich drużyn w tym momencie, ale nie wypada <grym> mówić. A... Mm, więc no, 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 planują zmiany. i A co do tego, czy jakiś podjazd do ROK będzie, to wydaje mi się, że. Żadna z polskich drużyn go nie ma i nie będzie mieć, jeżeli rok zostanie w takim samym składzie. Kolejne pytanie, jeżeli o to tutaj Wally zapytał o jedną kwestię. Możesz zapytać, co Anną myśli o niskich wymaganiach Ryotu do prosów w sprawie dewizji solo W wymaga tylko diamenty, co sprawia, że dużo prosów niezbyt interesuje się solo kolejką, a co jeżeli zwiększyłyby się te wymagania, czy mogą być tego jakieś minusy? Różni gracze mogliby dzięki temu się wykazać, polscy też. Nie wiem, czy się spotkałeś z takim kryterium osobiście, czy miałeś jakieś ten. Rajet wymaga jakiejś dywizji, do, No jeżeli do, chcesz. Do, do czego? Że, że jeżeli y, chcesz grać kompetytywnie, to wydaje mi się, że musisz mieć przynajmniej diament. Chociaż swego czasu pamiętam... Ja, kiedyś tak było, jeżeli mhm. były jakieś open quali do Challenger Series, to wtedy trzeba było mieć jakąś dywizję, żeby się w ogóle do tego zapisać, ale. Mhm. No, wydaje, nie, no, wydaje mi się, że teraz nie ma żadnych wymagań. Ja pamiętam, że kiedyś przecież, jak jeszcze Moscow Five było, to przecież yy, gendzia yy, jeśli, jeśli nie mylę, dobrze, odmawiam jego, wymawiam jego nick, mm -hmm. to on przecież miał Golda na cele kolejce i normalnie grał nie, na, na nie. poziomie kompetywnym. fakt faktem miał jakieś dziwne buildy swoje. Okej, okay, ja spotkałem się z stwierdzeniem, że to z tym Goldem to nie jest prawda. Nie pamiętam, kto mi tak mówił, ale chyba póki. Mhm. Że, że to jest jakaś plotka taka totalna i że tak nie było? Uh, to, to nie wiem, nie wiem. No, póki sam zresztą odpowiedział, że miał smurfy, że miał smurfy, gędzia. Także już, już mamy ten, już mamy całą plotkę, już tutaj zanegowaną oczywiście. Kolejne pytanie, jakie tutaj padło. Co Marcin sądzi o dopingu, braku kontroli w e sporcie Czy jest potrzebny? No to Przecież krewki. chodzi o ten, o jakieś... Testy, wiesz co, bo z tego co pamiętam z tego czasu, to, to są takie pytania, które właśnie no... Sam bym nie zadał może, ale... Jest, nie jest wiem jak to człowiek. wygląda na scenie jakiejś tam europejskiej coś w stylu właśnie no, leca i tak wszywe, dalej. Pobierają krew i sprawdzają. No, ale nie, nie wiem. W sensie wątpię, żeby ktokolwiek to stosował tak no, naprawdę. Nie wydaje mi się, żeby coś takiego było potrzebne. No dokładnie, jest powiedział ja na każdym lanie. No, ja nie wnikam, ja nie wnikam, ja nie wnikam. Patryk. To będzie następny temat, jeżeli będziesz tutaj w tym na, na, na podcaście, ale to jest już. Um, zupełnie um, inna kwestia. No i ostatnie pytanie, bo, znaczy właśnie może nie ostatnie pytanie, ale pytanie, które już wcześniej padło przed samym tym streamem, a póki akurat jest, kto ma większego bica, ty tyczy Puki? Zdecydowanie Puki. Ja jestem po prostu bardziej ulany, Łukasz jest bardziej wyliftowany. Czyli Łukasz tutaj wygrywa, wygrywa w tej konkurencji. Dokładnie, tak. E, tutaj jeszcze jedno pytanie. Spytaj się, jak to jest grać z Norbertem dzisem Gierczakiem w jednej drużynie, ale nie przypominam sobie, żebyś z nim grał. Grałem. Kiedy, A, to, kiedy? Kurczę, kiedy to było. Wiesz co? Nie pamiętam, który to był rok, ale było tak, pojechaliśmy nawet na jeden lan. W Kielcach. Wygraliśmy go. Graliśmy wtedy w sensie byłem ja, Dis, Snower. Ks Lajano, Lajano, Lajano Lajano i i neverek I, y i Neverite. No i graliśmy takim składem. Coś w sensie to było tak stricte for fun e, dla mnie. Y Wróci to był chyba czas, kiedy wróciłem z Turcji i po prostu nie miałem co robić tak naprawdę. To, to, to sobie pograłem. W sensie y myślę, że. Miałem jakieś powody ku temu, coś w stylu, że no, Dis to może jednak ten da mi jakiegoś kopa do popularności mm -hmm. i tak dalej, co nie. Pro player from Turcja wrócił, prawda? No, ale koniec końców tak się nie stało i to była totalna zabawa. Czyli po prostu taka pojedyncza zabawa, przygoda, którą po prostu gdzieś tam, gdzieś tam ewentualnie wspominasz. Dokładnie tak. Było fajnie. Mm -hmm. e jest jeszcze właśnie, jest jedna kwestia, o którą chciałem zapytać. Dla graczy, którzy grają kompetytywnie, to jest jakby kolejna z rzeczy, która jest dość oczywista, ale dla kogoś, kto jakby patrzy z zewnątrz, może to nie być takie oczywiste. Czemu właściwie, skąd yy, wziął się taki eksodus proplayerów na Westa? Jak to jest, że na przykład ci wszyscy proplayerzy siedzą na tym jednym serwerze, w przypadku Europy, a nikt nie siedzi na Nordyku? Jakby, jakbyś miał wypowiedzieć się w tej kwestii. Hmm. O kurde, wiesz co, I właściwie. W sumie... No bo w tym momencie, wiesz, można powiedzieć, że przez to rośnie poziom łesta tak naprawdę. No jakby nie patrzeć. Ale... To, to już się przyjęło mhm. jakiś czas temu, w sensie bardzo długi czas temu, że po prostu a, ci lepsi gracze po prostu grali na łęście. W sensie, nie wiem jak to do końca było, bo ja sam jestem z tych graczy, którzy zaczynali na iście, co nie? Pamiętam. I po prostu, a nawet duo graliśmy. No. A, w teamie byliśmy. Tak, tak. A, I po prostu też w pewnym momencie przeniosłem się na Westa, jak już osiągnąłem jakiegoś tam wysokiego Challengera na Iście. I po prostu słyszałem, że, że na Westie grają właśnie lepsi, tam jest wyższy poziom, więc sam mm -hmm. dlatego, dlatego to zrobiłem. A, no i faktycznie tak było, bo z Challengera na Iście... Utrzymywałem się w jakimś masterze na Łeście, prawda? Mhm. I nie wiem, czemu tak jest. Tak po prostu się przyjęło, co nie? I, i, i deal with it. Mhm. Ale też mi się wydaje, że większość też tych, tak teraz, jak nawet sam się zacząłem zastanawiać, to mi się wydawało, wydaje, że większość tych regionów, gdzie faktycznie ten lol był mocno rozwinięty i stamtąd też pochodzili ci. No, do, bardzo dobrze graczy, to większość właśnie była po stronie zachodu niż wschodu w pewnym momencie, przynajmniej tak zgaduję teraz. A to jest też, myślę, kwestia mocno dyskusyjna, bo ja pamiętam jak był chyba sezon drugi, II, trzeci i była ta mapka z tym podziałem tych serwerów, to ja pamiętam, że właśnie Polska była takim krajem granicznym, to może to taki ostatni przystanek <grydy Fine skies> przed piekłem z zwanym nordikista. East, a właśnie tam cała reszta tam na zachód razem właśnie z Niemcami, Francją, Anglią i właśnie pozostałymi krajami Europy Zachodniej. Kilka lat temu jeszcze słyszałem jakieś plotki, że ma polski serwer w ogóle wyjść, czy coś takiego. Lepiej nie. W sensie no, to było naprawdę no, kilka lat temu, takie bardziej y, 5, 6. Mhm. A to też, o czym też słyszałem, ale na przykład mnie osobiście no, nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł. To nie, to tutaj... nie byłby dobry pomysł. Jak jeszcze Turcję, jak cię mogę, jakoś tam zrozumiałem w pewnych ryzach, bo takie uwarunkowania regionu, tak? No jednak mm. nie mieli ani blisko ani do Europy, ani do Azji. Ten ping tam latał chyba w pewnym momencie około 100 jeśli się nie mylę, jeżeli chodzi o Turcję. No, e I europejskie miał. serwery, no to było kiedyś tam. Ale no, wydaje mi się, że polski serwer <laughs> nie zdałby egzaminu. <śmiech> <śmiech> Na dłuższą metę raczej nie. Mhm. E Właściwie powoli przechodząc do końca, bo już cała, prawie cała godzina tego podcastu się uzbierała. Czy, czy masz jakieś plany, jeżeli chodzi o najbliższą przyszłość, czy jako gracz, czy jako nie wiem, to zabrzmi trochę górnolotnie, ale jako człowiek, czy to jest coś, co planujesz że właśnie zrobić w najbliższym czasie coś? Okej, okay, w najbliższym czasie, jeśli chodzi o życie prywatne, to planuję w końcu się wyprowadzić, co nie od rodziców. Uh to to już raczej stanie się w niedalekiej przyszłości, w wakacje. A co do planów jako gracz, no mogę powiedzieć, że będę grał w Ultralidze przez kolejny sezon. Muszę siedzieć raczej w Polsce, bo chcę jeszcze dokończyć edukację. A co będzie później, to zobaczymy. A jak, jeżeli mogę spytać, bo ja nie pamiętam teraz, jeżeli na jakim etapie edukacji jesteś? Teraz matura, czy... Wiesz co, teraz jestem... Czekaj, jak to już jest... Bo ogólnie chodzę do liceum zaocznego i to mhm. już jest piąty semestr, czyli tak jakby klasa maturalna, co nie? Z tym, że maturę... Kurde, kiedy ja to będę pisał? Nawet nie wiem, nie, nie wiem, jak to <grym> Ale teraz będzie... działa. Ale będziesz pisał. Tak, tak, tak. tak. Wszystko w też... Nie... Został mi jeszcze połowa, i kolejny semestr, co nie? I, mm -hmm. i maturka. Czy to jest na razie coś, na czym chciałbyś się głównie skupić? A jeżeli chodzi o to, jako nie gracz. No, skupiać się na tym nie będę, co nie? <laughs> Ale to war, warto zrobić, no jakby nie patrzeć. Tak, tak. A jakby rozszerzyć to, jako gracz? Czy, hmm. plan, czy Teraz wiemy, że jesteś free agentem, szukasz tak, jakby no, jesteś otwarty na propozycje, Czy mógłbyś coś. Już znalazłem, już nie jestem free agentem, zostaję o. w ultralidze. Mm. Mhm. I co jeszcze mogę tutaj dopowiedzieć? No, no to chyba wszystko, co najważniejsze, co nie? I tak będzie leciało, powoli to, powoli to, życie, powoli to życie do przodu. <laughs> Dokładnie tak. Dopiero gdzieś myślę, że w przyszłym roku pomyślę coś nad jakimiś innymi ligami, innymi regionami. Mhm. A gdybyś na przykład dostał teraz propozycję powrotu do Turcji, to byłbyś skłonny, jeżeli ta oferta byłaby wystarczy Tutaj parafrazuję jedno z pytań, ale właśnie gdyby ta oferta na przykład była, no powiedzmy sobie wprost, tak, wystarczająco korzystna, to zdecydowałbyś się na powrót? W sensie w tym momencie? Tak right now, rzucić wszystko i lecieć, czy... No dajmy na to miałbyś trochę czasu na przykład, żeby, żeby poukładać parę spraw. Okej, okay, jeżeli to stawiałby mnie w takiej sytuacji że musiałbym totalnie zrezygnować z tej szkoły mhm. to ta oferta naprawdę musiałaby mnie bardzo bardzo zadowolić pod względem finansowym żebym to zrobił. Mhm. O, pff, inaczej raczej wolę po prostu sobie dokończyć na spokojnie tą szkołę mhm. bo teraz jakby nie patrzeć. Yy można śmiało powiedzieć, że Turcja kiedyś, tak jak ty tam zaczynałeś grać, a Turcja teraz to są nie oszukujmy się, chyba już dwa, dwie zupełnie inne ligi tak naprawdę, dwa zupełnie inne poziomy. Turcja aktualnie wydaje mi się jest chyba jedną z silniejszych <grym> lig, jeżeli chodzi o y, region ten jakby, no, można hmm. powiedzieć, może nie europejski, ale ogólnie wyrośli, wyrośli naprawdę silny region. Jeśli mam być szczery, nie śledzę tureckiej sceny od bardzo długiego czasu, z wiadomych powodów, no, raczej... Lepiej sobie poglądać NA już nawet niż, niż Turcję i no kompletnie nie wiem jak teraz tam poziom wygląda, mhm. ale słyszałem o kontraktach jakie, jakie tam dostają gracze i w sensie bardziej ci koreańscy gracze, importy i no fajne, fajne są całkiem te kontrakty. Mhm. Czyli jakby ktoś chciał ten, czyli jakby ktoś chciał rozpocząć karierę sportową, to go Turcja, fajne pieniądze, tylko musisz być koreańcem. E, I tak właściwie na koniec. To jest takie pytanie bardziej lajtowe, czy jest jakaś drużyna, albo jakiś konkretny zawodnik aktualnie, którego poczynania śledzisz, a na przykład drużyna, której kibicujesz w LCS-ach, w LAC. Rozgrywki nie są tutaj jakoś szczególnie ważne. A... Nie mam raczej takich swoich sympatii żadnych. Miałem jak jeszcze dyrus grał, prawda? W TSM. A, a tak, to wszyscy są mi teraz raczej tacy obojętni. Nie mam nie mam żadnych bliższych relacji z żadnymi zawodnikami. Co w się sensie, jeżeli jak Mystic grał w LCS to bardzo mocno mu kibicowałem, a, a tak, to wszyscy są mi totalnie whatever w tym momencie. Mm. No Tutaj mógłbym jeszcze jedno, jedno pytanie zadać i mnie, nie, jakby mnie kusi tutaj, bo chciałem właśnie spytać o jakieś takie, czy wytworzyły ci się jakieś bliższe relacje, właśnie dzięki graniu kompetywnemu z jakimiś, właśnie, ludźmi, z którymi grałeś w międzyczasie. No może, może o tym no, jeszcze zahaczmy o to na koniec. Dobra, jeśli mam być szczery, to w moim przypadku to wygląda tak, że hmm. totalnie w sensie... Byłem taką osobą, która miała całkiem sporo znajomych in real. Wychodziłem sobie codziennie gdzieś tam w jakąś piłkę pograć i tak dalej. Ale z biegiem czasu totalnie zaniedbałem wszystkie te realne, że tak powiem, kontakty, w sensie osoby, które poznałem, nie wiem, w szkole czy gdziekolwiek. Totalnie zaniedbałem wszystkie te relacje i, i pff, chyba teraz nie zadaję się z żadną osobą, którą poznałem właśnie w szkole czy coś. Wszyscy, wszyscy moi znajomi są właśnie teraz stricte z gry, co nie? I, i nie, nie widzę totalnie w tym nic złego, bo, okay. bo to są ludzie, których często widuję, chodzę sobie z nimi gdzieś, nie wiem, no wszystko okay. inne, normalne totalnie rzeczy. Czy właściwie można powiedzieć. A, kontynuuję, bo już widzę, że mm. powiedzieć coś. To, Generalnie poznałem dziewczynę prze, przez właśnie przez mm -hmm. tę grę, poznałem naprawdę dobrych przyjaciół, kolegów, więc więc no nie wiem. Tak jak mm -hmm. mówię, nie widzę totalnie nic złego w tym. Czyli, czyli jakbyś miał powiedzieć, to e-sport no w Polsce dajmy na to, to bardziej otwarta czy bardziej zamknięta? Bardziej otwarta, czy zamknięta społeczność? O, wydaje precytywy. mi się, że, że naprawdę bardzo otwarta, jeżeli ktoś nie jest jakimś, nie wiem, Ziomkiem z 15 punktami IQ, czy coś, to, to, to myślę, że, że łatwo o, o kolegów. No dokładnie. Także moi drodzy, jako że nie macie z tego, co widzę, więcej pytań, to już jest ten moment, kiedy właściwie zmierzamy, czy właściwie dotarliśmy do końca. To już prawie ponad godzina materiału. Także kto tam będzie mógł i będzie chciał, to będzie miał no, du du dużo do obejrzenia, nadrobienia, jeżeli chodzi o YouTube'a czy y, Twitcha. Tak czy owak, moi drodzy, w tym momencie zmierza... już dotarliśmy właściwie do końca, także dziękuję wam bardzo za obecność na podcaście. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało. Moim gościem był Marcin Anon Kubicki. Hej, to ja. Dokładnie, także Marcin, Marcina oczywiście bardzo chętnie zaproszę. Jeszcze nie raz, jak będzie potrzeba. Ludzie pytają na koniec, kiedy łysy będziesz. Możliwe, że zrobię to po streamie, możliwe, że zrobię to jutro rano. Także Azym, mam nadzieję, że Cię usatysfakcjonowałem tą odpowiedzią. E, przypominam, te podcasty odbywają się co dwa tygodnie, i w, co dwa tygodnie staram się, żeby kość był z zupełnie różnej kategorii. I to jest jakby kolejna tradycja, po poza tym, że jakby każę każdemu gościowi się oczywiście przedstawić na początek, żeby powiedział parę słów o sobie z własnej perspektywy. To na koniec także zapowiadam kolejnego gościa, także w tym momencie mogę powiedzieć z czystym sercem, że gościem za dwa tygodnie będzie w podobnej porze. Wydaje mi się chyba, że Mikołaj, bo tak, jakie jest imię tej osoby, będzie miał problemy z dotarciem jakoś. To Mikołaj Silwan Sinacki będzie kolejnym gościem, jeżeli chodzi o podcast za dwa tygodnie. Także porozmawiamy z nim, jeżeli chodzi o no, właściwie komentatorkę i nie tylko. Także ja się z wami będę rozłączał, będę się z wami żegnał, także dzięki jeszcze raz za to, że byliście, tak jak mówię, za dwa tygodnie kolejny podcast. Wrzucę to oczywiście na YouTube'a i na Twitcha w oddzielnej formie, także trzymajcie się i do następnego. Na razie wszystkim hejka